Fotografować zaczęłam około 3 lata temu. Być może zrodziło się to z moich pasji artystycznych, które pojawiły się w liceum, o których zapomniałam i nie realizowałam ich przez długie lata. Zdjęcia robię z tego powodu, że jest to jakby coś, w czym się odnajduję najlepiej. No nie ma innej dziedziny na ten moment, w której bym się realizowała tak naprawdę w pełni. Fotografię lubię głównie to, że spotykam bardzo wielu ciekawych ludzi. Nie mam problemów z nawiązywaniem nowych relacji. To jest dla mnie bardzo fajnym doświadczeniem. Dla mnie w fotografii jest najważniejszy człowiek. Architektura jest jakby scenerią do życia ludzkiego. W ostatnim czasie odczuwam potrzebę pokazywania większej ekspresji na zdjęciach. Stąd być może moje próby pokazania otaczającego świata w sposób bardziej dynamiczny, właśnie ekspresyjny, barwny, impresyjny. To, jakie wywołuje we mnie emocje, jakie na mnie sprawia wrażenie. Poza tym lubię eksperymentować, lubię stosować nowe techniki. Ostatnią taką techniką jest technika wydłużonego zapisu czasu. Podoba mi się ten efekt ze względów wizualnych. Czasami mam wrażenie, że jest to pociągnięcie pędzla. Ma to w sobie dużą taką ekspresję. Street photo, czyli fotografia uliczna, bardzo przypadła mi do gustu w momencie, jak zauważyłam, że mogę w ten sposób uchwycić jakąś sytuację, która normalnie nie zwraca uwagi. A tak naprawdę wizualnie i tak sytuacyjnie jest bardzo ważną sytuacją i ciekawym momentem, na przykład osób przechodzących przez ulicę. Zdjęcia uliczne robię również w Nowej Hucie. Poszukiwałam tu starych, fajnych, ciekawych podwórek. Jeszcze do nich nie dotarłam, bo zatrzymałam się na wielu innych ciekawych, nawet tych prostych blokach, wieżowcach. One też mają swój urok, mają bardzo regularne kształty i są klimatyczne moim zdaniem. Dla mnie Nowa Huta jest miejscem ciekawym. Chciałabym, żeby moja fotografia w przyszłości nie służyła tylko do powieszenia na ścianie, żebym mogła zrobić coś pożytecznego, dobrego, nie tylko dla siebie. Tą dziedziną, która może mi w tym pomóc, będzie fotoreportaż i dlatego chciałabym się głównie rozwijać w fotoreportażu. Jestem grafikiem z wykształcenia, natomiast zajmuję się bardzo szerokim spektrum przeróżnych działań artystyczno-plastycznych. Zajmuję się malarstwem sztalugowym, ilustruję książki, tworzę przeróżne aranżacje plastyczne, począwszy od murali, skończywszy na różnych dziedzinach projektowania graficznego. Mieszkam i tworzę w Nowej Hucie i mam tutaj pracownię. W Ośrodku Kultury imienia Norwida w Nowej Hucie jest wystawa mojego malarstwa pod tytułem Robotnicy i Syreny. Jest to cykl moich ostatnich obrazów inspirowanych ludźmi, którzy kiedyś mieszkali w Nowej Hucie. Namalowałam przeróżne osoby z różnych, powiedziałabym, szczebli społecznych. Chciałam też w tych portretach przemycić ten taki rodzaj dumy i wyniosłości, którą posiadają właśnie ci najwyżsi szczeble. Chciałam też pokazać ślad trudu i pracy, która gdzieś była zaznaczona na twarzach robotników. Te obrazy są bardzo ilustracyjne i dużo opowiadają i też kwestia interpretacji jest otwarta. Graficy trochę inaczej malują. Te obrazy są bardziej rysunkowe, one są bardziej linearne. W tworze odniesienia do wzoru, do rytmu, do czegoś, co jest bardzo związane z designem.
co jest dla mnie ważne, to taka bogatość, taki barok ilustracyjny, taki maksymalizm, bardzo duże nagromadzenie elementów, wzorów, kolorów, taka intensyfikacja doznań wizualnych jest cechą taką charakterystyczną dla mojej twórczości. Posługuję się mocnymi zestawami barw, bardzo lubię kontrast, bardzo lubię dojmujący mocny kolor, uwielbiam rytm, uwielbiam powtarzalność elementów i nie tylko jako sposób na dekorowanie obrazów, taką stylizację w kierunku dekoracji, lecz głównie jako sposób na podkreślenie emocji w obrazie i to w jaki sposób, to co chcę przekazać tak naprawdę, o emocje chodzi i o taką pasję. Dlaczego maluję? Zawsze się nad tym zastanawiam, chociaż myślę, że to jest tak naturalne jak, nie wiem, jak oddychanie, czy robienie czegoś całkiem innego dla kogoś innego. Malowałam od zawsze, w sumie wydaje mi się, że są pewni ludzie, którzy się rodzą z czymś. Ja się już z tym urodziłam i się temu poddałam. To jest coś dla mnie najnaturalniejszego na świecie, czyli posługiwanie się za pomocą obrazu. I nie wyobrażam sobie robienia czegoś innego.